Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. I bardzo ważne, myślę, że dla wielu miłośników twórczości Andrzeja Barańskiego być może najważniejsze spotkanie tegorocznego festiwalu, czyli rozmowa z laureatem nagrody za całokształt twórczości, Lwów za całokształt twórczości. Coraz częściej, panie Andrzeju, pan odbiera tego typu nagrody. Jak się czuje twórca? Przecież aktywny. Jesteśmy świeżo po premierze pana filmowego bardzo teatru telewizji Badyle według Różewicza, odbierając kolejne właśnie takie nagrody za całokształt. Bo niektórzy mówią, że nie lubią tego. Pana ulubiony aktor, o którym będziemy wspominali jeszcze, Wojciech Przoniak na przykład, tak mówił, że on chce ciągle robić, a niektórzy są po prostu bardzo ukontentowani. No rzeczywiście, ja też zauważyłem cała kolejka platynowych różnych nagród, a to właśnie oznacza, że czas powiedzieć, no to już. Nie, to nie mam nic przeciwko tym nagrodom, nie przeszkadzają mi w myśleniu o zrobieniu jeszcze czegoś nowego. A nawet mimo że tego, że już jestem bardzo doświadczonym, to jednak ciągle każda produkcja to właściwie debiut. Tu już nie chodzi o te względy artystyczne czy około artystyczne, tylko to, co się nazywa produkcją, prawda? Dojście do produkcji za każdym razem zaczyna się od początku. I też uczy cierpliwości, bo właśnie czasami te pana projekty, czego najlepszym dowodem wspomniane Badyle, o których będziemy wspominali jeszcze, czekają i po 20 lat, jak w tym przypadku, na możliwość realizacji. Więc patrząc tak właśnie długodystansowo, to za 20 lat jakieś może super platynowe Lwy na festiwalu w Gdyni pan dostanie. Panie Andrzeju, ponieważ jest to taka rozmowa, która próbuje całościowo, co jest niemożliwe, bo pana aktywności były tak szerokie i tak wielodziedzinowe, że to jest niemożliwe zawrzeć to w półgodzinnej rozmowie wszystko, ale będę próbował jakby wyciągnąć jakieś sumaryczne, podsumowujące wnioski z pana doświadczenia artystycznego. I ważne chyba, o ile nie najważniejsze, jest to, kim jest bohater kina Andrzeja Barańskiego i właściwie pan się tej idei nie sprzeniewierzył od początku, czyli od początku lat 70., kiedy ta aktywność filmowa się rozpoczęła. Człowiek porządny, człowiek, sam pan tak to tytułuje, człowiek, który nie jest hołubiony przez kino generalnie, nie jest częstym bohaterem filmów en bloc, a pan jakby konsekwentnie przygląda się takiemu bohaterowi. Też powiedział pan kiedyś, że no, takim niedościgłym wzorcem jest dla pana postać pana ojca, który właśnie był porządnym człowiekiem, nie doczekał się jakiegoś artykułu w gazecie na swój temat, nie był bohaterem dokumentów, a mimo to dla pana właśnie jest takim bohaterem, który być może stoi za tymi wszystkimi mężczyznami, kobietami, postaciami z pana filmów. No rzeczywiście, bardzo tak osobiście pomyślałem o tych moich bohaterach. Mianowicie, kiedy ojciec umarł, no jakoś tak pomyślałem, że jego odejściu towarzyszy tak zwana cicha msza w przybocznym ołtarzu. Znaczy z pełnym zrozumieniem, po prostu to przyjąłem, tylko że pomyślałem, że właśnie, że mogę robić filmy właśnie z takim bohaterem i w jakiś sposób zaznaczać no, obecność
tego rodzaju ludzi. Kiedyś zapytałem Tadeusza Różewicza, który aktor polski najbardziej odpowiada jego poetyce. Chodziło o dramat, poezję. No, wymienił Bronisława Pawlika. No, dlaczego? Mimo że no, bardzo ceniłem pana Bronisława i wielokrotnie z nim pracowałem, bo to jest, mówi, każdy. I rzeczywiście to, bo zresztą tego typu bohater z taką wizytówką no na przestrzeni właściwie całego nowożytnego teatru się jakby przewija. Są usiłowania z tego bohatera pod tytułem Każdy zrobić wyjątkowego bohatera i nigdy się to nie udaje, bo przeznaczeniem tych bohaterów jest właśnie bycie takim każdym, czyli że po prostu człowiekiem. Również ten jakby pejzaż, w którym szukałem dla siebie takich bohaterów, no zauważyłem, że to jest jakby specjalna literatura. Mianowicie przeważnie to są dzienniki, rodzaje kroniki życia napisanych i to najważniejszy warunek przez samych tych bohaterów. Ponieważ człowiek z zewnątrz nie jest w stanie tak doceniać czy no, uzewnętrzniać malutkich rzeczy z przeciętnego po prostu życia, które dla ogółu niewiele znaczą, natomiast dla jednostki to są właśnie, to jest cała treść życia. I stąd właśnie wydaje mi się, stworzyłem pewien taki kierunek, ciągle się pojawiają, chociaż nie jest to jakaś epidemia, ale pojedyncze właśnie sięganie takie po dobrze zdokumentowane życiorysy właśnie ludzi, którzy... Aha, w tej chwili pomyślałem, że jednak u innych ten czynnik, że to była jakaś osoba wybitna albo jedyna w swoim rodzaju, jest ważny. Ja raczej właśnie w tą drugą stronę szukałem. Szukałem tej przeciętności właśnie. No i nadzwyczajności tych ludzi. Czy to kobieta z prowincji, czy kramarz, czy według Wojciechowskiego kawalerskie życie. Za tym stoi zawsze, no w wypadku kobiety z prowincji ona sama nie pisała, ale to jest książka, która powstała według nagranych rozmów z nią. Czyli nawet jeszcze bardziej jest bezpośrednia relacja autorska, bo nie ma tej no, przeszkody wynikającej z notowania, prawda? Sam pan mówił, i to było dosyć zabawne, że w studiu filmowym, z którym pan współpracował, już nie ma tych studiów filmowych, śmiano się, że kiedy pan pytał o prawa do jakichś kolejnych książek, no to
wszyscy byli przekonani, że akurat Barański sięga po takie utwory, po które absolutnie nikt nie ma ochoty sięgnąć i które w antykwariacie są po złotówce, to znaczy z takiej przeceny, że pan specjalnie wyciąga po prostu takie utwory. I też z kolei nawiązując do tego, co pana powiedział, bardzo zupełnie niedawno oglądałem telewizyjny pana film nakręcony w cyklu Wszyscy Święci, o święcie zmarłych, i to była ostatnia rola Bronisława Pawlika, prawda? On już był bardzo krótko przed swoją śmiercią. No tak, to już kilka dni dosłownie. Rzeczywiście miał kilka zdań do powiedzenia, ale zależało mi bardzo na jego obecności. Zresztą to ten film jest swego rodzaju pożegnaniem pewnego pokolenia aktorskiego. Teresa Szmigielówna, Alina Janowska, no rzeczywiście to Leon jest Niemczyk. Leon Niemczyk, oczywiście. Tak. No, Gliński. Wieńczysław Gliński. Także pan Bronisław, no, straszny kłopot miał z powiedzeniem swojej kwestii. Męczył się straszliwie. Wszyscy no, trzymali zaciśnięte kciuki, żeby mu się udało. W końcu powiedział to oczywiście znakomicie, ale pożegnaliśmy się. I tu spotkał mnie niesamowity właśnie komplement. Tam z boku żeśmy stanęli, on już tam czekał, że go samochód weźmie. Że w ciągu całej kariery było tylko dwóch reżyserów, którzy mu powiedzieli tak w sposób ostro zdefiniowany i tak dalej, co ma grać. Chodziło o film, okazało się, bo zapytałem go, chodziło o film Tabu, że tego, kiedy zapytał mnie właśnie, co ma grać, odpowiedziałem świętego Józefa. No i to mu wystarczyło, mówi, znakomicie, żeby tego, żeby tam zbudować po prostu rolę. A drugi reżyser? Tak z ciekawości. A to nie zapytałem. Aha, dobrze. To najważniejsza wiadomość była podana, że to pan, a resztę... Nie, nie, no nie chciałem, bo jeśli to dla niego było coś takiego ważnego, chociaż mogłem zapytać. No. No może też Andrzej Barański, tylko inny film na przykład. Ten drugi reżyser. No to już za dużo było. Panie Andrzeju, to nazwisko się pojawiło już chyba nawet dwa razy, ale rzeczywiście jesteśmy na świeżo po premierze pana najnowszego właściwie filmu telewizyjnego, bo to jest taki teatr telewizji, ale realizowany metodą filmową, Badyle, według dwóch opowiadań Tadeusza Różewicza i Marka Gajdzińskiego, trzecie opowiadanie w pańskiej adaptacji. Serdecznie Państwu polecam, jest możliwość obejrzenia tego teatru telewizji na stronach VOD. Wzruszający, piękny film. Też miał doskonałą oglądalność, ale Tadeusz Różewicz, przecież nie najważniejszy twórca, nie najważniejszy pisarz, jeśli patrzy się o pana adaptację. Wcześniej zrobił pan tylko też skądinąd wspaniałą Moją córeczkę w teatrze telewizji, ale to jest twórca, który pomaga mi jako prowadzącemu to spotkanie cofnąć się głęboko wstecz do pana początków, które były teatralne, a nie filmowe. Zaczynał pan od teatru. Teatru przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Był pan studentem.
Zresztą po latach wydaje się to niesamowite, że właśnie w tym teatrze pracował, współpracował Wojciech Przoniak jeszcze przed rozpoczęciem studiów w krakowskiej PWST, dzisiaj Akademii Sztuk Teatralnych, że był w Radiowęźle Mariusz Walter. No niezła ekipa rzeczywiście się zebrała wówczas w Gliwicach, a opiekunem artystycznym był Tadeusz Różewicz. Chciałbym pana zapytać, bo żeby diagnozować dzień dzisiejszy Andrzeja Barańskiego, no najlepiej cofnąć się właśnie wstecz do tych pana początków artystycznych, bo nie planował pan swojego życia ze sztuką. Chciał pan być marynarzem i nawet zapisał się do technikum morskiego. No, ku naszemu szczęściu zrezygnował pan z tego pomysłu i od tego teatru się wszystko zaczęło, prawda? I od Różewicza. Tak. Zresztą Przoniak chyba największy miał w tym udział. Zaprosił mnie, żebym plakat zrobił, bo wiedział, że rysuję. Znaczy wiedział z klubu tam studenckiego, gdzie tam spotykaliśmy się. I tak się zaczęło od plakatu, potem scenografia, potem adaptacje tekstów. Ale no tutaj najważniejsze było spotkanie z Tadeuszem Różewiczem. Bo to był taki twórca, którego sposób bycia, który również przenosił się do jego twórczości. Czyli taki twórca wielki, a jednocześnie zrozumiały. Odwiedzaliśmy go w domu, więc znałem tą jakby jego sytuację rodzinną. Wszystko bardzo poukładane. Czyli jakieś takie, powiedzmy, moje wcześniejsze lektury, jeszcze w ogóle przed działalnością w teatrze, dotyczące awangardy typu Przybyszewski, czy nie wiem, impresjoniści, ekspresjoniści i tak dalej, jakieś takie niesamowicie potargane życiorysy, życia. Także tutaj właśnie osobowość i twórczość pana Tadeusza i te rozmowy właśnie, które szalenie ośmielały, ponieważ no, często znaliśmy genezę jakiegoś utworu. Właśnie Wojtek Przoniak, który on jakby trochę był na innej fali, przeczytał, to się chyba w jakimś tygodniku kulturalnym wtedy ukazał wiersz pana Tadeusza do moich kochanych ludożerców, czy coś takiego właśnie. Chodzi o to, że tego, że nie ustąpią miejsca w pociągu, więc Przoniak to zinterpretował w ten sposób, że co, panie Tadeuszu, nie ustąpili panu miejsca? Nie, to ja nie ustąpiłem. Oczywiście w tym nie było żadnego takiego no, wartościowania. Nie chodziło nam o to, czy on ustąpił, czy jemu ustąpiło, tylko to, że można tworzyć poezję z takich bardzo zwyczajnych, banalnych impulsów. To się również no,
przenosiło na formy większe, a również jakby wykraczające poza sam krąg pana Tadeusza, ponieważ należałem do DKF-u, wtedy to było rzeczywiście niesamowite okno na świat. Projekcje w olbrzymim kinie tam w Gliwicach, dwa seanse były zawsze w późnych godzinach nocnych. Siedzieliśmy na podłodze różnie, bo takie było zapotrzebowanie na właśnie tego rodzaju filmy spoza tego kręgu ekranu popularnego kina. I właśnie jakby ten Tadeusz Różewicz i dodanie się do tego tego kina światowego, to spowodowało, że nagle przekierowałem się w swoich planach na kino. Szczególnie właśnie kino japońskie, jego estetyka, jakby zobaczyłem, że ja ze swoim bagażem doświadczenia nie tyle życiowego, tylko wynikającego z urodzenia w małym miasteczku, w tym czasie bez jakiegoś połączenia komunikacyjnego. Czyli, jak to mówiono, świat deskami zabity, czyli z jednej strony jakby otwarty, bo komunikowanie się wtedy przecież oczywiście bez telewizji z tym światem szerokim było niesamowicie utrudnione. Natomiast miałem szeroko otwarty świat właśnie tych mniejszych rzeczy. Mniejszych braci, że tak powiem, w postaci od roślinek, po zwierzęta, po pewną społeczność. Nowy ustrój oczywiście był, ale on objawiał się poprzez ludzi, których się znało, prawda? I ten krajobraz ideowy, ustrojowy, to on jakoś tonął w tym, że w pobliżu była piękna rzeka, piękny las i tak dalej. Że tu była strefa jakiegoś tam radia, gazet, a tutaj niesamowicie szeroko otwarty świat z niebem pięknym, z krajobrazem, a jednocześnie właśnie ta, że zauważało się, że życie to jest właśnie że ludzie się jednocześnie tam rodzą w tym szpitalu, prawda? A jednocześnie inni umierają. Ten zamknięty taki właśnie krąg, że ten pan, co tam doskonale go się znało i tak dalej, chodził tego, a tu niosą go w trumnie. Prawda? Cały ten mechanizm przeznaczony dla życia ludzkiego był widoczny w każdym szczególe. I potem to wszystko, o czym pan teraz mówił, o Pinczowie, bo ta nazwa nie padła, odnajdujemy w pana filmach, chociażby w Niech ci odleci Mara, gdzie
bohaterowie filmu chcą żyć normalnie, chcą prowadzić swój sklep, a ta rzeczywistość niby zrazu niewidoczna, ona doskwiera poprzez sam fakt, że jest. Wracając do pana biografii, ten gliwicki etap mamy już za sobą, lata studiów w szkole filmowej, zresztą też niezwykły rocznik, Felix Falk, z którym pan będzie wspólnie odbierał w tym roku platynowe lwy, ale i Ryszard Bugajski był na tym roku i to jest też ciekawostką, najwybitniejszy, jeden z najwybitniejszych dzisiaj na świecie, chyba nie tylko w Europie, twórców teatralnych, Krystian Lupa, nie tylko był z panem na roku, ale się panowie przyjaźniliście i nawet pan zagrał w etiudzie Krystiana Lupy, także odwrotnie, Lupa zagrał w pana etiudzie, no, której, dlatego, że nie widziałem tego filmu, więc dlatego się pomyliłem pewnie. Natomiast chciałbym zapytać, ponieważ pretekstem filmowym po naszym spotkaniu będą dwa pana filmy, Kobieta z prowincji, o której już wspomnieliśmy, ale jeszcze opowiemy, i Wypracowanie. To jest film dosyć charakterystyczny dla pierwszego etapu pana kariery. To właściwie trwa do teraz, że pan, ale zdecydowanie mniej osób o tym wie, robiąc filmy fabularne, realizując teatry telewizji, znakomite, bo wspomnijmy jeszcze chociażby Siedem Pięter Buzatiego z Przoniakiem, czy Kobietę zawiedzioną z Krystyną Jandą, to od początku kariery realizuje pan animacje, czy tak zwane filmy kombinowane, czyli trochę animacji, ale z udziałem aktorów, dokumenty animowane, dokumenty już nieanimowane. To jest rzeczywiście rzecz fascynująca, że ta pana wszechstronność, już abstrahując od tego, że we wszystkim jest pan po prostu świetny, że to są znakomite filmy nagradzane albo nienagradzane, ale i tak świetne, to chciałbym zapytać, właśnie wychodząc od Wypracowania, bo zwłaszcza w tym okresie tuż po skończeniu szkoły, to było pana filmy realizowane dla wytwórni filmów oświatowych, która realizowała filmy wysoce artystyczne z największymi twórcami, tam pracowali najwięksi twórcy polskiego kina, co też jest znamienne i jakoś bardzo ciekawe, bo nazwa się nie kojarzy z takim kalibrem. To właśnie w tym pierwszym okresie pana twórczości powstało wiele filmów, w których właśnie korzystał pan, czy to z animacji, czy z dokumentu, czy z, jak mówię, z tej struktury filmu kombinowanego. To były bardzo przyjemne realizacje. O ile cykl powstawania filmów fabularnych to jest na kilka lat. Jeden film jest rozpięty, to tutaj droga od scenariusza do realizacji była bardzo krótka. Potem wtedy te filmy szybko trafiały do dużej widowni, bo najczęściej, o ile były zakwalifikowane przez Centralę Rozpowszechniania Filmów jako tak zwany dodatek, bo teraz już tylko najstarsi ludzie, tak jak ja, pamiętają, że w kinie nie było reklam, tylko zaczynało się od kroniki filmowej. Zresztą na wspaniałym poziomie zrealizowany. Potem był film krótkometrażowy i film fabularny. No w tej chwili z rozrzewnieniem to wspominamy, ale również i wtedy widownia przyjmowała to jako nie tylko rzecz oczywistą, tylko że bardzo dobrą. O ile teraz się bezskutecznie ludzie buntują przed tymi niekończącymi się reklamami, i to wtedy jednak, no inna rzecz, że wtedy długość filmu krótkometrażowego nigdy nie przekraczała 15 minut. To było tak zwane 450 metrów, 35.
a większość filmów no, zamykała się w 10 minutach, czyli trudno było mówić, że ktoś się znudzi. Także była taka paradoksalna rzecz, że te filmy przeznaczone do bardzo wąskiego kręgu, bo bawiące się językiem filmowym w różnym wydaniu, trafiały do najszerszej publiczności i osiągało się olbrzymią, nazwijmy to, oglądalność, ponieważ powiedzmy film połączony z jakimś wtedy westernem, który chcieli wszyscy zobaczyć, automatycznie po prostu zobaczyli również ten krótki film, bardzo, bardzo wystylizowany i na wysokim pułapie jakiejś świadomości zrobiony. To była fantastyczna w ogóle sprawa, a rzeczywiście no, historia wytwórni filmów oświatowych jest, tam kilka fal było takich właśnie, gdzie pojawiali się twórcy, którzy później w innych gatunkach już uprawiali. W wypadku wypracowania, to zresztą też było dosyć charakterystyczne, ponieważ wytwórnia no, współpracowała oczywiście z Ministerstwem Oświaty, spełniała swoją rolę właśnie popularyzatora kultury, nauki, ale z tego korzystaliśmy również ci, którzy jakby trochę bardziej indywidualnym tropem tam szli. Więc w wypadku wypracowania przyszło zamówienie właśnie z Ministerstwa Oświaty, żeby zrobić tam cykl filmów o takim dojrzewającym chłopaku, przedstawić ten proces. No ja, między innymi ja się do tego zgłosiłem, ale nie poszedłem tak jak wszyscy do tego, do szkoły szukać piegowatych i w okularach chłopaków takich, bo wtedy to był model takiego młodego człowieka. Tylko postanowiłem jakoś zagłębić się w swojej wtedy nieodległej tak bardzo przeszłości i przypomnieć sobie różne takie właśnie doznania, tylko już nie w formie dziania się w sensie przypomnienia zdarzenia, tylko w przełożeniu na metaforę, na taką figurę właśnie artystyczną. Ponieważ miałem jeszcze sporo notatek z tamtego czasu, więc łatwo mi to właśnie poszło. Powstał film. W pierwszej chwili wytwórnia nie wiedziała specjalnie, co z tym zrobić. Bo czy pokazać to w Ministerstwie Oświaty. Ale w końcu pokazali. Okazało się, że tamci przyjęli bardzo, bardzo przychylnie. No i ten film, zresztą dodajmy, otrzymał między innymi nagrody na festiwalu w Oberhausen. Drugi film, który dzisiaj obejrzymy, czyli Kobieta z prowincji, to są nagrody w Gdańsku, liczne, ale te nagroda specjalna jury między innymi, ale też nagroda w Berlinie na festiwalu. I też no, taka wizytówka pana, jeden z tych filmów, które jak się myśli Andrzej Barański, no to się wymienia różne filmy, ale zawsze gdzieś się pojawia ta Kobieta z prowincji nad rzeką, której nie ma, Dwa księżyce. To są
takie i plus dodajemy inne, natomiast to jest taki żelazny kanon filmów Andrzeja Barańskiego. Niezwykły film, ponieważ już to formalnie opowiada pan historię od tyłu, że tak powiem, co dopiero kilkadziesiąt lat później stało się takim odkryciem na europejskich salonach, nie wiem, film Nieodwracalny Gaspara Noé na przykład. Pewnie nie wiedział, albo właśnie wiedział, że Barański był wiele lat wcześniej, który wpadł na ten pomysł. No i też sama kwestia przygotowania do tej opowieści o jednym długim, pięknym życiu, zagranym w całości, to właściwie monodram przez Ewę Dałkowską. Słyszałem, że przed rozpoczęciem zdjęć razem z operatorem, jednym z tych operatorów, z którymi pracował pan najczęściej, Ryszardem Lęczewskim, zrobiliście panowie 3000 zdjęć, żeby jakoś ułożyć sobie ten świat, który chcieliście pokazać na ekranie. Czy również w pana sercu to jest tak ważna rzecz? Też sam pan postrzega kobietę z prowincji jako taką swoistą wizytówkę swojego kina. Właśnie jeden z krytyków zapytał mnie po prostu tak w przejściu, jaki film łączę z tą właśnie, z tą nagrodą. I powiedziałem, kobieta z prowincji, widziałem, że nie był jakby zadał, o kobieta z prowincji. No więc jeszcze miałem szansę się wycofać, ale pomyślałem, że tak naprawdę tak jest. No, jeśli tą nagrodę otrzymuję, prawda, za jakiś taki kierunek najbardziej istotny dla mojej tej twórczości filmowej, to właśnie jest kobieta z prowincji. I czy chce, czy nie chce, to ona jest rzeczywiście tym najbardziej charakterystycznym, jeśli chodzi o poetykę, o zainteresowanie społeczne, okolice i tak dalej, że to jest ten film. Oczywiście wspomniał pan o Lęczewskim. Wydaje mi się, zrobiliśmy niesamowitą robotę. Nie wiem, czy to jest czytelne dla kogoś spoza środowiska, spoza twórców, ale zrobiony jest niesamowicie indywidualnie. Że tylko powiem, że nie jest, materiał nie był kręcony, żeby montować tak, to się tam montuje, prawda, że plan pełny, półzbliżenie i tak dalej, czyli cały zlekceważyliśmy te wszystkie właśnie reguły. Robiliśmy właśnie zdjęcia fotograficzne i w momencie, kiedy na ten obiekt żeśmy się zdecydowali, to jeszcze wracaliśmy, jeszcze więcej tych zdjęć robiliśmy i układaliśmy te zdjęcia nie z tego przyjętego klucza montażowego, tylko kierując się widokiem pojedynczego zdjęcia. Także tu są jakieś takie rażące nawet te sklejki. Trzeba było przekonać montażystę, że to jednak w ten sposób chcę to ułożyć. Jednocześnie to była fantastyczna sprawa, bo chciałem jak najwierniej pokazać te wszystkie warunki bytowe bohaterów tego filmu. Więc wszystko zaczyna się zawsze od
domu, w którym człowiek mieszka. Dom, mieszkanie, podwórze, czyli no, film dawał nam taką przepustkę, że mogliśmy dziesiątki i to wiele dziesiątek tych domów odwiedzić, bo po informacji, że chcemy, szukamy do filmu i tak dalej, mogliśmy wejść do kuchni, do sypialni, zajrzeć do komórki, wejść na strych i tak dalej, więc no, rzeczywiście tam zyskaliśmy niesamowitą wiedzę o bohaterach tego filmu. Operator zadał sobie również trud, że na przykład jeśli scena rozgrywała się, przepraszam, to wracaliśmy do tego wybranego pomieszczenia w godzinach popołudniowych i Lęczewski fotografował światło, jakie tam było. W związku z tym cały harmonogram tego filmu był dosyć ekstrawagancki, ale niesamowicie precyzyjnie no, dopięty. To nie były jakieś takie ruchy przypadkowe, że coś tam spotkamy i tak dalej. Także jak oglądam ten film, no nie, to czasami myślę, że chyba tylko ja i Lęczewski jesteśmy w stanie tą anegdotę powstawania kolejnych tych ujęć my znamy, ale już wielokrotnie miałem właśnie miłe zaskoczenie, że niesłusznie jakby uważam, że tego, że to jest zakryte taką tajemnicą zwyczajności, prawda, że to nie jest ekstrawagancja, że do góry nogami coś, tylko że takie przesunięcie, powiedzmy, no, fotografia jakiegoś dachu, prawda, więc ukształtowanie płaszczyzny dachu i rynny, i stan ten tej rynny i tak dalej, one przesądzały, że w tym miejscu właśnie użyliśmy tego ujęcia, a nie jak reguła, powiedzmy, montażowa by kazała, żeby odskoczyć tam akurat w tym momencie na szerszy jakiś tam plan. Także z tematu szalenie, no, można powiedzieć, ludowego, przenieśliśmy to w niesamowicie ekskluzywne rejony wysokiej sztuki i tajemnicy pewnej. No, na szczęście wtedy były warunki ku temu, bo teraz o okresie przygotowawczym już się zapomina, a wtedy mieliśmy 3 miesiące na chodzenie właśnie z operator, scenograf i ja zwiedzaliśmy po prostu mieszkanie za mieszkaniem. Także nawet to coś takiego było, że na przykład w jakimś tam domu żeśmy robili zdjęcia właśnie dokumentacyjne. To jest w ogóle niesamowita dokumentacja dla przyszłych pokoleń, te 3000 zdjęć. Ale robiliśmy zdjęcia, leżał chory mąż tej gospodyni w łóżku. Przychodzimy tam za miesiąc, żeby jeszcze się przyjrzeć. W łóżku nie ma nikogo, mąż umarł. Już wyniesiony został. Także w ciągu tych 3 miesięcy jeszcze do tego zwyczajne życie przepłynęło przez ten nasz film.
To jest też dobry pretekst, żeby opowiedzieć o tym przepływie czasu, bo u Pana jedną z tych cech charakterystycznych jest konsekwencja. Mówiłem, zacząłem naszą rozmowę o bohaterze Pana filmów, ale fakt, że te filmy są w jakiś sposób jednorodne, chociaż używał Pan różnych stylistyk, na przykład takim, no nie będzie już dzisiaj czasu opowiedzieć, ale takim wyjątkowym zupełnie filmem w Pana karierze jest dla mnie Tabu. Bardzo nietypowy film dla Andrzeja Barańskiego, chociaż z jednej strony trochę typowy, ale no tak jak mówię, już pewnie dzisiaj nie zdążymy o tym opowiedzieć. Natomiast to jest też Pana wierność akompaniatorom i ich wierność Pana twórczości. Wspomnieliśmy Ryszarda Lęczewskiego, ale przecież ogromny udział w kreowaniu Pana świata ma Henryk Kuźniak, który napisał i do Wypracowania w latach 70. muzykę, i do Badyli z 2020 roku. Operatorów więcej można by wymienić. Była aż do śmierci Albina Barańska, Pana żona, wybitna dekoratorka wnętrz, która niemal wszystkie chyba filmy z Panem zrobiła, albo wszystkie. I teraz Katarzyna Morawska. No i są takie nazwiska, które przewijają się pojawiają się w Pana filmach. To jest też, i pewnie nie zdążymy znowu o tym opowiedzieć, bo powoli musimy kończyć, ale kondycja aktorska. Znowu kobieta z prowincji, 83, to był rok 84, coś koło tego. I po wielu, wielu latach wróciła w Badylach z wybitną rolą, ale przecież tych aktorów, których nie tylko Pan zapraszał i zaprasza co jakiś czas, ale daje wyjątkowe wyzwania, jest więcej, aż się boję zaczynać, bo to jest i Jan Frycz, i Edyta Jungowska, i Marek Bukowski, i Artur Barciś, i wspomniany Bronisław Pawlik, czy Bożena Dykiel. No jest wielu aktorów, którzy wielokrotnie u Pana występowali i dostawali też takie zadania specjalne, albo Pan ich pokazywał tak, jak nikt ich w polskim kinie nie pokazywał. Więc chciałbym opowiedzieć o właśnie tej wierności. Wierności dla współpracownika, wierności dla, użyłem tego sformułowania, akompaniatora. Dzisiaj właśnie pomyślałem, nie wiem dlaczego mi przypomniał się właśnie znakomity aktor drugoplanowy Zygmunt Zintel. Mianowicie. Grał Pana tatę w domu. No tak. No, dziesiątki, wydaje mi się, w setkach filmów. No, wspaniały aktor. No, jedną rolę właśnie pierwszoplanową zagrał u mnie. I jakoś właśnie, kiedy mi przypomniał się, to strasznie dobrze się jakoś tak poczułem właśnie, że przynajmniej raz właśnie zagrał od początku do końca w jednym filmie. W tej chwili przyszła następna taka zapomniana już Ewa Zdzieszyńska. Znakomita aktorka, też no, z ról drugoplanowych znana. No, to byli wspaniali po prostu, że tak użyję słowa, fachowcy. Na to składało się również ich sposób bycia, zachowania na planie. Bardzo ceniących siebie, tylko bardzo mądrze. I tą swoją robotę, często taką małą, jeden dzień zdjęciowy czy trzy, ale wykonywali nie jako coś mniejszego, tylko rzeczywiście wkładali w to nie tylko serce, ale no byli no wyposażeni w znakomite umiejętności. To się odnosi również do montażystów, z którymi pracowałem.
tutaj akurat największe już są straty w ludziach. Cała kolejka może. A dlaczego Henryk Kuźniak? No uważam, nie ma lepszego specjalisty i niepotrzebny lepszy jak on w kwestii muzyki filmowej. Z wykształceniem muzycznym, z tej szkoły muzycznej od razu trafił do Polskiej Kroniki Filmowej. No trudno o lepszą robotę dla kogoś, kto później będzie komponował. Wtedy korzystał oczywiście z gotowych tych utworów. Kronika była, zdaje się, 2 numery w tygodniu. Najpierw to chyba był 1, a później 1, ale w każdym razie tam ileś było, powiedzmy 20 tematów. Trzeba było to trafnie synchronizować z muzyką, z nastrojem, pokierować w ciągu tych 15 minut kroniki uwagą widza. Zrobił setki tych kronik. Później wyjechał na stypendium do Francji w słynnym laboratorium Pierre Schaeffera. To chyba w Centrum Pompidou się w ogóle się mieściło. Kompozytora eksperymentalnego. No zresztą to jest sława swojego czasu. Znaczy był swojego czasu, no, drugiej połowy XX wieku. W sposób charakterystyczny było to, korzystał jakby z dźwięków naturalnych. To nie tylko były instrumenty muzyczne, to był tramwaj na zakręcie, czy inne tego rodzaju z rzeczywistości zaczerpnięte rzeczy. No trudno, wydaje mi się, o bardziej ukierunkowane studia dla kompozytora filmowego, który rzeczywiście korzysta w wypadku właśnie pana Kuźniaka, który korzysta właśnie z tej możliwości, że muzyka w filmie to nie tylko jest to, co napisze on, te nutki. On absolutnie no, zwraca uwagę na pozostałe te komponenty warstwy dźwiękowej filmu. On najpierw robi zgranie właśnie tych, nazwijmy, drugich czynników, a dopiero na końcu muzykę, ponieważ on musi panować również nad ulicą, nad, nie wiem, polem, również i w wypadku teraz choćby, jak robiliśmy te badyle, żeby nie było muzyki tam, gdzie nie potrzeba. Czy albo żeby nie było ptaszków za dużo. Po prostu pracuję z nim tyle lat, bo jest znakomitym fachowcem. Panie Andrzeju, długo można by jeszcze opowiadać i o konkretnych tytułach, i o gatunkach, których się pan podejmował, i o aktorach, i o widzach, i o spotkaniach, i o festiwalach. No, tematów mnogość na wywiad rzekę, a nie na wywiad online. Niestety, taki mamy rok. Ale na zakończenie już chciałem pana znowu poprosić o tak jakbyśmy z lotu ptaka spojrzeli na
tę pana drogę jeszcze z czasem przyszłym, bo to cały czas musimy podkreślać. Znając pana, to chyba z 5 albo 6 projektów jest gotowych do realizacji i pan czeka cierpliwie. Ale w Kramarzu jest takie zdanie, Roman Kłosowski, wspaniały, mówi, grający Kramarza, chyba najpiękniejsza rola w polskim kinie, jaką ktokolwiek mu znowu podarował. Mówi, że porównuje, pan mnie poprawi, jeżeli coś będę tutaj zmieniał, szyk oryginalny, funkcję kramarza do marynarza, że właśnie tak jak z portu do portu marynarz zmienia trajektorię swojej bytności, tak kramarz z miejsca do miejsca. No i wracam do tego pana marzenia o byciu marynarzem, o pływaniu. I w tym momencie właśnie jako laureat Platynowych Lwów, czy ta rzeczywistość wyśniona, wymarzona chłopca z Pińczowa, nastolatka z Pińczowa, który chciał pływać, poznawać kontynenty, to się ziściło. No nie jest pan marynarzem sensu stricte, no ale trochę jak ten kramarz z portu do portu, bo każdy film jest takim portem. No tak, no może najfajniej by było, żeby parę lat popływać, a potem zająć się reżyserią, ale kiedy tam już no, film Kramarz był gotowy i musiałem właśnie powiedzieć, o czym to jest i ile tam jest mnie, więc stwierdziłem to nie tylko na użytek, żeby jakąś taką spiąć no, klamerką, że sam się czuję jako kramarz. No rzeczywiście bycie reżyserem filmowym ma coś z tego właśnie, że sprzedaje się te różne właśnie zabawki, trąbki, bębenki i inne takie gwizdki. I im bardziej to jest tak bliskie po prostu ludzi, jak ten stragan właśnie kramarza, uwielbianego przez dzieci, również i dorośli coś tam dla siebie znajdują, że to porównanie pracy reżysera do kramarza to wydaje mi się jest trafne. To czekamy na kolejne kramy, kolejne porty, kolejne rejsy z Andrzejem Barańskim. Bardzo panu dziękuję, gratuluję nagrody i do zobaczenia w Gdyni na żywo nad morzem. Dziękuję. Andrzej Barański, dziękujemy bardzo.